Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 21 października 2022 roku. Jezus, drogi mój Synu, dziś pragnę zapytać Ciebie, czy w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmiesz całkowite zjednoczenie się ze mną? Nie tylko przez dar otwartych ran, stygmatów, ale też przez wewnętrzne odczuwanie biczowania ciała, tak jak to ja to odczuwam. Ja, drogi mój Jezu, pragnę być całkowicie posłuszny Tobie i przyjmować wszystko, co jest zgodne z Twoją wolą. Jezus, Synu mój, w chwili, kiedy będzie krzyżowane wewnętrznie Twoje ciało, będziesz całkowicie zjednoczony ze mną. Dziś wierni moi potrzebują świadectwa mojej obecności. Dlatego też wybrałem Ciebie, aby się Tobą posługiwać i przez Ciebie czynić cuda. Synu mój, czas ciężkiej wojny jest bliski. Należy, aby wszyscy do tej chwili stosownie się przygotowali. Po raz kolejny pragnę przekazać, że rządzący nie kierują się prawem miłości człowieka, a tylko własnymi interesami. Nikt z rządzących nie chce mnie słuchać, a to doprowadzi do dużego rozlewu krwi. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz. Błogosławię wszystkich, którzy szczerze składają jałmużnę i dziesięcinę. Jezus.